tyle pragnień, tyle marzeń. Niech się spełnią. Ależ zachwycaliśmy się z naszym gościem tym wykonaniem i Chopinem, ale także Joanną Rawik. Romantyczność, nasza piosenka Dnia Jedynki. Ja w studiu witam już Włodek Pawlik. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie również. Panie Włodku, ten zachwyt absolutnie szczery, prawda? Absolutnie tak. No po prostu przypomniałem sobie tę piosenkę jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, kiedy oglądałem Opole i właśnie... To było dla mnie zdumiewające, niesamowite. Właśnie taka interpretacja w sumie poloneza Asdur, jednego z najpiękniejszych polonezów, Chopina. Właśnie ta interpretacja i po tylu latach odświeżyłem sobie po prostu pamięć z czasów mojej młodości wczesnej. Miejmy nadzieję, że i państwu sprawiamy tą piosenką wiele przyjemności. Chopin zdominował nasze życie przez ostatnie tygodnie. Panie Włodku, to nie przesada. To jest najbardziej popularny, myślę, najbardziej popularna edycja konkursu chopinowskiego w nowych czasach, w czasach mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych. Myślę, że to też ma duże znaczenie, ale faktycznie zainteresowanie tym konkursem, tym 17. konkursem imienia Fryderyka Chopina było ogromne i nadal jest. No to ja tylko przyklaskuję temu fenomenowi konkursu chopinowskiemu. Tym bardziej, że przed chwilą miałem po prostu przykład tego, że akurat w kiosku, czekając tutaj na przyjście do państwa na dole, tutaj do studia, przejrzałem sobie nagłówki niektórych głównych gazet naszych i wczoraj była debata polityczna i pierwsza informacja na głównych stronach, na pierwszych stronach to kto wygrał konkurs chopinowski. Także kultura górą, muzyka Chopina górą. Tak, na szczęście. Na szczęście. Wszystkim na szczęście w sumie. Pan jak ocenia ten werdykt pianistów, finalistów? Wiem, że przysłuchiwał się pan na pewno konkursowi. No tak, ja byłem w ogóle komentatorem dwukrotnie zaproszonym do komentowania właśnie występów uczestników w pierwszym i drugim etapie w TVP Kultura. Nie oglądałem i nie słuchałem wszystkich wykonawców, ale jednak poprzez właśnie ten fakt takiego już bezpośredniego udziału jako komentator miałem okazję i przyjemność i zaszczyt zapoznać się z materią tego, co wykonawcy, co uczestnicy konkursu mieli do przedstawienia, przynajmniej w pierwszym i drugim etapie. Nie wszyscy, ale ci, których słuchałem, dali mi duże, jak gdyby, takie pole do wyrobienia sobie opinii na temat w ogóle ogólnie poziomu pianistyki, młodej pianistyki, może związanej właśnie bardziej z chopinowskim światem pianistyki na świecie. Jest to bardzo budujące. Uważam, że młodzi pianiści, szczególnie ci z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, ale także i Polacy, nie zapominajmy, że do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 polskich pianistów. To jest bardzo dużo. Także ja widzę, że po prostu duch Chopina, duch muzyki Chopina jest ciągle bardzo atrakcyjny dla nowych, wchodzących pokoleń pianistów na całym świecie. I to jest chyba najbardziej zdumiewające, że ten język jest ciągle żywy, ciągle tak samo piękny jak 50 lat, jak 100, jak 200. Wtedy, kiedy żył Chopin, tak? Kiedy po prostu ta muzyka była dla jego pokolenia, czy dla Lista, czy dla Heinricha Heinego, czy, bo są dowody na to, czy dla Balzaka, tak? Którzy opisywali fenomen twórczości i pianistyki Chopina jako zjawisko wręcz kosmiczne. I takim zjawiskiem jest do dzisiaj. Po prostu jest, nie ukrywam, wielkie szczęście również i dla mnie, bo sam jestem pianistą, wykształconym pianistą w klasie wielkiej polskiej chopinistki Barbary Hesse-Bukowskiej, profesor Barbary Hesse-Bukowskiej, notabene też laureatki pierwszej edycji powojennej konkursu chopinowskiego, gdzie zdobyła drugą nagrodę. I ja jestem z tej samej rodziny i tak samo jak mnie do dzisiaj Chopin inspiruje z wielką, tak samo widzę, że dla młodych adeptów tej sztuki, trudnej sztuki, bo wymagającej wielu wyrzeczeń, to jest zakon. Muzyka Chopina to jest po prostu Himalaje trudności, ale też jak się już wejdzie na te góry, to po prostu świat jest
po prostu piękny, jest cudowny. Dlatego warto iść pod prąd z Chopinem. Wzruszony zwycięzca konkursu chopinowskiego Sang Jin-cho mówił o tej muzyce Chopina, jako o tej momentami ostrej, raz delikatnej, ale niesłychanie świeżej, czasem dramatycznej, ale jakże odkrywczej, cały czas mocno współczesnej, bardzo kolorowej. On to tak spuentował. I widać było fascynację w tym jego podejściu takim słownym, ale także myślę w tej bardzo pewnej grze podczas całego konkursu. No tak, na pewno laureat pierwszej nagrody, Koreańczyk, wyróżniał się właśnie niesamowitą sprawnością techniczną. To znaczy, jak gdyby w kategoriach takiego, można powiedzieć, sportowego oceniania tak pewnych umiejętności pianistycznych, bez wątpienia był jednym z tych niewielu pianistów, którzy się praktycznie w ogóle nie mylili. To znaczy, grali tekst, jeżeli chodzi o jego po prostu umiejętności techniczne, sprawność techniczną, po prostu wyjątkowo precyzyjnie. Cała reszta to rzecz gustu. Tak, także mówię, werdykt jest zawsze wypadkową po prostu wypadkową po prostu sumy doświadczeń i tego, co w sumie 17 jurorów, z tego co wiemy, dało jak gdyby w takiej masie swoich propozycji. I akurat wyszło na to, że mamy laureata z Południowej Korei. Zresztą mogę powiedzieć, że jest to niesamowita historia, ponieważ sam jestem wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. I wiem, jak wielu pianistów właśnie z Południowej Korei w ogóle przyjeżdża, studiuje, bardzo poważnie studiuje tę naszą, w sumie polską, można powiedzieć, muzykę, czyli muzykę Chopina. Oni naprawdę do tego podchodzą z wielkim pietyzmem. Zresztą tak samo jak pianiści z Japonii, czy też... No ja jestem po prostu... Znaczy ten wektor się chyba przesunął jednak właśnie w stronę Azji. To znaczy oni, jak gdyby... Przy całym szacunku do Europy i do naszej tradycji, jak gdyby idą z tym Chopinem z takim wielką pokorą i z wielkim pietyzmem do tego, co Chopin stworzył. Chopin i jazz idą za rękę? Czasami tak, czasami nie. Oczywiście można powiedzieć, że jazz jest muzyką, która czerpie w sumie z wielu źródeł. Tak? Również z tym źródłem jest muzyka poważna, klasyczna, no ale nie ma co ukrywać, że głównym źródłem muzyki jazzowej to jest blues. Tego bluesa w muzyce chopinowskiej za dużo nie ma, umówmy się. Ale był podobno sprawnym improwizatorem. To sprawnym to za mało powiedziane. Ja muszę podkreślić, że my mało wiemy trochę o Chopinie jako o pianiście. To znaczy Chopin był uważany za największego pianistę w tamtych czasach, przynajmniej w Paryżu. Uważany po prostu powszechnie przez Schumana, przez wielu po prostu współczesnych. Także to był genialny pianista i na pewno genialny improwizator. Z tego co wiemy, tak, on po prostu fantastycznie improwizował. Tylko improwizacje chopinowskie możemy po prostu dotknąć tego ducha, tych improwizacji w jego utworach. Tak? One były utrzymane jednak w odpowiedniej manierze, w manierze danej epoki, czyli w manierze utworów romantyzmu. Natomiast jazz jest muzyką stricte jednak swingową. Swingo jeszcze przynajmniej wtedy w Paryżu na salonach nie słuchano. A szkoda, byłoby szkoda. No właśnie, to byłoby fascynujące, no ale jak gdyby musimy zrozumieć też ducha czasu. Natomiast bez wątpienia no jest cała w sumie... można powiedzieć, bogata bibliografia czy płytoteka, jeżeli chodzi o inspirację muzyką Chopina, szczególnie w Polsce. Tak? Muzycy jazzowi, polscy pianiści bardzo często zajmowali się muzyką Chopina i to nie dziwne, ponieważ jest bardzo bliski naszym sercom i wydali bardzo wiele ciekawych, interesujących płyt, gdzie łączą idiom jazzu z muzyką Chopina. Ja osobiście też popełniłem w sumie niewiele, ale jednak takich fuzji, to znaczy gdzieś spotkałem się z Chopinem jako pianista improwizujący tu i teraz. To posłuchajmy może na koniec naszej rozmowy. Włodek Pawlik, bardzo dziękuję za analizę, za podsumowanie, za te wrażenie i emocje związane z konkursem chopinowskim. Sięgamy po płytę America, to proszę o zapowiedź. No właśnie, płyta America. A tu Chopin. A tu Chopin. No bo Chopin jest świata obywatelem. Tak, tak? Druga nagroda czy trzecia? Amerykanka.
tak? Kate Liu, fantastyczna pianistka. Także Gary Colson, Amerykanin, laureat pierwszej nagrody z 1970 roku. Także Fryderyk Chopin, obywatel świata. Tak, ale sercem Polak, tak powiedział Norwid. Okej, okay. Także zapowiadam oficjalnie, to jest Mazurek, F moll w interpretacji Włodek Pawlik Trio, ja na fortepianie, Czarek Konrad na bębnach i Paweł Pańda na kontrabasie. Bardzo dziękujemy. Dzięki serdeczne za zaproszenie.